Siemanko, dostaliśmy dosyć dużo próśb o to, żebyśmy omówili, co robić w momencie, kiedy w przysiadzie unosi Wam się dupa, kiedy się pojawia good morning squat, albo kiedy się wykonuje tak zwany striptease squat. Tak, tak? Stripper squat. Możesz pokazać, jak to wygląda. Schodzimy sobie w dół, tutaj ucieka nam biodro i to się nazywa stripteaserski przysiad. Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlaczego tak wygląda, dlaczego go tak nazywamy. Dokładnie. Jakiś czas temu panowało przekonanie, że jeżeli wykonujemy w taki sposób przysiad, to jest za słaba dupa. Jeszcze wcześniej było przekonanie, że jest za słaba czwórka. A jak jest naprawdę, no to oczywiście hashtag zależy. No nie, jest jakieś, tak jest cudzysłów? Czy jeśli robisz tak, hashtag zależy? Hashtag zależy. Hashtag zależy. Musimy to wprowadzić. Hashtag zależy. Chyba nie łyk, kurwa. Sprawdzimy. Hashtag zależy. Więc tak, oczywiście przykładów tego, jak może wyglądać ten cyrkowy przysiad, jest parę. I właśnie od tego, w którym momencie Wam ucieka biodro do góry, jak dokładnie wygląda to, gdzie jest kolano, gdzie jest biodro, od tego będzie zależało to, co tutaj możemy omówić jako słabe albo za mocne względem innej struktury. I tu, tak to później też będziemy rozwiązywali przy pomocy doboru odpowiednich ćwiczeń akcesoryjnych. Pierwszy przypadek. Okej, Adam jest pod sztangą, albo tak, Adam jest hashtag pod sztangą. I teraz tak, dawaj zejdź na dół. Pierwszy przypadek to kiedy zobaczy, jest Adam na dole i pierwsze co się będzie działo, to kolano mu ucieknie do tyłu i wykona ten przysiad w taki sposób. Zobaczcie sobie zawsze, jak to wygląda wasz przysiad patrząc od boku. Jeżeli już na samym dole zobaczycie, że kolano bardzo mocno ucieka w tył i przez to biodro też idzie do tyłu i pochyla się góra, to możemy tu już domniemać, że prawdopodobnie z samego dołu czwórka jest za słaba. Zobaczcie, że czwórka tu nie otwiera kolana, tylko Adam przenosi ciężar bardziej na tylną część ciała. Dźwignię zwiększa właśnie tutaj na biodro, a ucieka z tej dźwigni na kolano po to, żeby obciążyć sobie biodro, więc możemy się domyślić, że prawdopodobnie czwórka tutaj jest za słaba. Więc jeżeli macie taki przypadek, kiedy z samego dołu mocno uciekacie właśnie kolanem, to ja bym tutaj pierwsze co zrobił, wzmacniał czwórkę, dałbym na przykład jakiś przysiad na squat barze, jakiś cykli squat, ewentualnie pracę po prostu jakąś typowo akcesoryjną, jakieś leg pressy czy coś w ten deseń, po to, żeby wzmocnić czwórkę. Bardzo fajnie też tutaj sprawdzą przysiady z pauzą, kiedy Adam po prostu zejdzie ciach w dół. I teraz jego zadaniem po prostu będzie wystartować tak, żeby pilnować, skupić się przede wszystkim na czwórce, żeby czwórka otworzyła kolano i pchać mocno klatką piersiową do góry, czyli żeby ten przysiad był trochę bardziej pionowy. Dzięki temu nie ucieknie mu biodro do tyłu. To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek jest taki, kiedy czwórka cały czas otwiera kolano, ale w pewnym momencie zabraknie siły z kolei tu już na biodrze, żeby otworzyć nam to biodro. Najczęściej się to dzieje właśnie gdzieś w tym momencie, już nad kątem 90 stopni, kiedy to biodro właśnie powinno przejąć jak najwięcej tutaj siły i otworzyć nam do końca tutaj, pośladek powinien przejąć jak najwięcej siły, żeby otworzyć staw biodrowy, ale no gdzieś tej siły brakuje i zobaczcie, co tu się dzieje. Kolano cały czas się otwiera, czyli czwórka cały czas pracuje, tutaj wszystko nam pięknie daje radę, ale niestety w pewnym momencie to już zabraknie nam wyprostu na biodrze i przez to wycofuje się trochę to biodro po to, żeby dwójka tu przyjęła większą siłę i robimy właśnie takie trochę dzień dobry z tego przysiadu. Także jeżeli widzicie, że problem jest już gdzieś nad tym kątem 90 stopni, to możecie domniemać, że gdzieś jest problem raczej na tylnej taśmie i tutaj bym wzmocnił po prostu jakieś pośladki. Bardzo fajnie w tym momencie tu się sprawdzą albo jakieś hip thrusty, albo po prostu jakieś RDL-e, albo uwielbiam naprawdę wrzucać sobie czy niektórym moim zawodnikom dzień dobry na łańcuchach podwieszone. Genialne ćwiczenie, robiliśmy też o tym materiał, także do niego tutaj gdzieś pewnie zrobimy jakiś odnośnik. Polecam, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ja bym jeszcze dopowiedział, może niekoniecznie od razu szukajmy problemu w sile czwórki czy dupy, oczywiście to też jest prawda, ale często widzimy też takie zjawisko, że przysiad nie jest odpowiednio dociążony na górze, czyli zaczynamy stojąc bardzo mocno napięcie i schodząc w trakcie przysiadu, gdzieś tam w połowie ruchu często to widać, ciało chce sobie poradzić z dociążeniem, więc wysuwamy od razu środek ciężkości do przodu, tak żeby złapać w końcu całą stopę. Czyli zaczynamy spięty i dociążamy dopiero przodostopie w dole ruchu, a takie dynamiczne wypchnięcie kolana w przód będzie rzutować wybiciem biodra w tył tą samą drogą. Czyli
na technicznym błędem, po prostu nieodpowiednim dociążeniem na górze, wybijamy sobie biodro w tył, czystą taką dynamiką tego ruchu kolana. A skorygować to możemy po prostu dociążając mocno pozycję i przesuwając środek ciężkości tak, żeby poczuć odpowiednio całą stopę po prostu zagłębioną w podłodze, nie stojąc na tej pięcie. Ogólnie, jeżeli macie problem z techniką gdzieś w przysiadzie i nie czujecie środka ciężkości, albo widzicie, że gdzieś wam coś ucieka, czy to biodro, czy kolano, czy cokolwiek, to wrzućcie sobie siady w tempo. Powolne tempo, 5 w dół, 6 w dół. Gwarantuję wam, że tam każde odstępstwo od takiego idealnego ruchu będziecie czuli po prostu 10 razy bardziej niż w normalnym przysiadzie. To was to tempo tak ukara, że ciało samo będzie dążyło do optymalnego ruchu, optymalnego środka ciężkości. No i dzięki temu to jest takie ćwiczenie trochę samokorygujące was. A wracając jeszcze do tego nieszczęsnego przysiadu dzień dobry, czy też stripper squat, to mamy tu jeszcze trzecią opcję, która się może pojawiać. Ją widujemy najczęściej na dużym złomie albo na u osób zupełnie początkujących. Czyli dzieje się to, tutaj w tym momencie problem idzie od góry. Jeżeli zejdziecie, najczęściej to się dzieje gdzieś tam na dole albo schodząc, po prostu puszczają plecy i wygląda to w taki sposób. Czyli tutaj, zobaczcie, totalnie odchodzimy od tego, co się dzieje na dole. Musimy popatrzeć właśnie, jak wygląda całość przysiadu, no bo wiadomo, jeżeli nam sztanga pójdzie do góry, w tym momencie się zupełnie wydłuża dźwignia, no i wiadomo, że zrobi się z tego jakiś tam dzień dobry, nie? Chyba, że no, ktoś tutaj będzie mega jakoś wykonywał pracę na grzbiecie i zrobi z tego coś takiego, no, ale bardzo często ostatecznie i tak ta sztanga gdzieś próbuje nam się zrolować do góry i po prostu no, wygląda to pokracznie. Także tutaj wracamy do odpowiedniej aktywacji, ściągania łopatek, budowania siły pleców. Jeżeli chodzi o jakąś taką pracę typowo w przysiadzie nad tym, no to możemy tu dorzucić fronty, możemy tu dorzucić przysiad na squat barze. Bardzo fajnie uczą nas tutaj odpowiedniego dopięcia, utrzymania łopatek w odpowiedniej pozycji i tak bym ten temat rozwiązał w przypadku, kiedy to będą słabe plecy. To tyle, jeżeli chodzi o temat uciekającego biodra w przysiadzie. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało wbijajcie tam na dole w komentarzach, komentujcie dla zasięgu standardowo. Jak chcecie, żebyśmy mówili jakiś inny problem, to też piszcie tam i to z pewnością omówimy. Piona. Pozdro.